Kiedyś miałam dwóch chłopaków, którzy mnie skrzywdzili. I nie chcę, żeby się sytuacja powtórzyła jeszcze raz. Nie chcę być po raz kolejny, jak to się mówi, zawie się na chłopaku. Oszukaną, tak? Tak, w zasadzie oszukana. Często masz takie wrażenie, że coś ukrywa? Tak. Sylwia znalazła blond włos na twoim łóżku. Czy tego dnia odwiedziła cię koleżanka z psem? W czasie badania odpowiedziałeś, że... Nie. Na badanie odpowiedziałeś tak. No. Posłuchaj. Czy tego dnia odwiedziła cię koleżanka z psem? No tak. Odwiedziła cię koleżanka z psem? Tak. Sprawdzamy, prawda czy kłamstwo? Wiedziałaś, zanim się pokaże. Ale masz intuicję. Czyli nie było pieska? Nie, nie było pieska i nie było koleżanki. To skąd były te włosy? Nie, bo to było tak, że w tym momencie pan też by się pokłócili, nie? Byłem na ciebie wkurzony. Tak. No. I to było, że no nie wiem skąd ja te kudły wziąłem, no i dałem po prostu położyłem. Wiedziałem, że przyjedzie moja, po prostu chciałem zrobić na złość, po prostu chciałem sprawdzić, jak jej zależy na mnie po prostu, nie? Taka jest prawda moja. No przecież była wściekła, no to podkładanie sobie włosów jeszcze cudzych jakiejś kobiety, to były kobiece włosy czy męskie? Kobiece. To skąd wiesz, że kobiece, jak nie wiesz, skąd je wziąłeś? No bo kobiece, ja wiem. Czyli skąd wziąłeś? Z podłogi. Do tej pory mi się wydawało, że mam do czynienia z wyjątkowo smutnym człowiekiem. A okazuje się, że zmieniają się światło i nagle jest showman. Z jakiej podłogi? No z podłogi, no z dywanu. Z twojego dywanu czy z obcy? Nie. Z dywanu. Czy twoja mama jest blondynką? Tak. To prawda? Tak. I jak patrzysz na długość tego włosa, tam mogą być włosy mamy? No mogłyby być. Dobra. Sylwia prosiła, żeby zapytać cię o to, czy odkąd jesteście parą, kiedykolwiek uprawiałeś seks z inną kobietą? Nie. Czy jeszcze jest coś, co chciałbyś powiedzieć, tak żeby już zamknąć sprawę? Tak, jest jedna sprawa. Może ci powiedzieć za 4 oczy, nie? Mam dziecko. Wiem, że to niezręczna sytuacja, że w ogóle w takim miejscu ci to powiedziałem. Ja. Przepraszam, ale... Chciałem wiele razy, no ale wiesz, bałem się, że cię stracę, nie? A możemy być do końca szczerzy? To znaczy? Bo tak się zastanawiam, czy kiedy mówisz, że idziesz na te spotkania z koleżankami, to za każdym razem to są spotkania z koleżankami, czy czasami też widujesz się z własnym dzieckiem? Widuję się, tak. Ja mam widzenia. Mam. Tylko o tym Sylwia nie wiedziała. No nie. I musiałeś kręcić. No. No to ja mam pecha do dzieciatych. Co ty mówisz? Sylwia! No bo taka prawda. Moi byli też mi nie powiedzieli, że mają dzieci, a później się okazało, że... Za moją dzieci też narobili jakimś laskom. Sylwia! I co teraz? To dziecko nie przeszkadza w tym, żeby być razem. Spodziewałeś się takiej reakcji? Szczerze nie. Po co ty się tyle bałeś czasem? Ma dziecko, to ma dziecko. Pewnie jakieś fajne na pewno jest. Nie takie ładne jak on. No, dziękuję.